Cześć, witam Was w pierwszym wywiadzie na kanale Postaw na Przedsiębiorczość. Dziś moim gościem jest Wojciech Wrociński. Cześć. Już od ponad 10 lat prowadzisz agencję reklamową Reklamowy Gadżet. Znana jest z profesjonalizmu, kreatywnych gadżetów, a przede wszystkim z partnerskiego podejścia do klienta. Gdyś mógł się, Wojtku, przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz jeszcze oprócz agencji reklamowej? Cześć, nazywam się faktycznie Wojciech Wrociński. Od 11 lat już robię gadżety reklamowe, buduję zespół, który ma pomagać rozwijać się innym firmom i innym ludziom. A poza firmą to też jest jedno z moich ważnych misji. Pomaganie innym ludziom i angażowanie się w różne społeczne projekty. Takie jak Toastmasters, gdzie przemawiamy publicznie. Takie jak debaty oksfordzkie, gdzie młodzi ludzie uczą się rozmawiać na podstawie argumentów, a nie na podstawie tego, żeby obrażać siebie. Patrząc na pasję, to siatkówka, patrząc na pasję, to ludzie. Ludzie są moją inspiracją i widzę w tym wszystkim pewną całość, że zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym ludzie stanowią bardzo istotną część mojego życia. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby założyć własny biznes? Kiedy nastał taki moment, że postanowiłeś, o kurczę, założę biznes, a nie będzie to praca na etacie? To znaczy, ja wychodzę z założenia, że każda praca jest okej i forma jest nieistotna. Z tym, że jak pracowałem w trakcie studiów na różnych etatach, różnych zleceniach, to widziałem jedną rzecz, że forma, gdzie nie mam pełnej decyzyjności, nie do końca mi odpowiada. Jestem z natury wizjonerem, ja mam dużo pomysłów, chcę je realizować i dodatkowo jeszcze opierać się o ludzi, a w momencie, gdzie pracowałem akurat w tych miejscach, w których trafiłem, było super, byli ciekawi ludzie, zresztą korzystam z tego doświadczenia do dzisiaj, z tym, że ta forma, gdzie nie miałem pełnej decyzyjności, powiedziałem, mówię, to jest moja droga. Dlaczego obrałeś akurat gadżety reklamowe? Skąd ten pomysł, żeby akurat w ten sektor wejść? To jakby się bierze z kilku jakby aspektów. Z jednej strony kwestia tego, że studiowałem w ogóle reklamę. Handel i marketing na Akademii Ekonomicznej, teraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. I reklama zawsze mnie jarała. A z kolei gadżety reklamowe wzięły się z tego, że pojechałem kiedyś do Düsseldorfu, a potem do Warszawy na targi, gdzie zobaczyłem, że tych gadżetów jest mnóstwo, bo zresztą zawsze gadżety to się kojarzyły, długopisy, smycze, kubki, a tych gadżetów jest na chwilę obecną ponad 100 tysięcy sztuk i tak co chwilę wymyślane są nowe i to powoduje, że ta praca jest niesamowicie ciekawa. Dawanie komuś prezentu, dawanie komuś radości, dawanie komuś wartości i budowanie marki firmy, to jest coś, co widziałem, mówię, o, to może być coś ciekawego dla mnie. Jak to wyglądało? Od tych planów przeszedłeś do realizacji. Czyli jak ustaliłeś w ogóle strategię marketingową tej firmy? Strategia marketingowa właściwie bierze się ze mnie, z środka. To jest tak, że ja wiem, co jest dla mnie ważne. Ważne jest pomaganie ludziom i ważne są relacje z nimi i to, żeby tą pracę wykonywać możliwie najlepiej. I jak zobaczyłem, że właśnie poprzez dostarczanie gadżetów z logo można firmom pomagać, zaoszczędzać ich czas, zaoszczędzać ich pieniądze tak naprawdę, żeby to robić dobrze, efektywnie, optymalnie, to w tym momencie sprawiło, że ta jakby strategia zaczęła się klarować sama, że robimy to szybko, bo widzieliśmy, jakie są potrzeby. Jak zobaczyłem, że jest dużo firm, które potrzebują na jutro gadżety, na pojutrze, za 3 dni, za 4 dni i wszystkie firmy mówią, nie, my dziękujemy, to ja mówię, aha, no to trzeba wykorzystać, oczywiście w miarę możliwości technicznej, ale zobaczyliśmy, że jak ratujemy określone osoby, firmy, to w tym momencie one powracają. I to jest jeden z aspektów strategii, który się wyklarował, stąd jest w ogóle pod logotypem z logo od 24 godzin. Nasz rekord to są 3 godziny,
z tym, że to jest wariactwo. To jest wariactwo i to jest coś, co po prostu można robić raz na jakiś czas. No bo to jest coś, co wymaga rzucenia wszystkiego, ale czasami warto. Jak to wyglądało w ogóle? Wypisaliście centralnie tak właśnie marketing bardziej B2B do tych klientów biznesowych, czy bardziej robiliście taką strategię, nie wiem, przez Facebooka? Wtedy nie wiem, czy wtedy był Facebook. No właśnie, ja zaczynałem w 2008 roku, w związku z czym Facebooka nie było. To było w ten sposób, że była jeszcze nasza klasa. Ja byłem sam w tej firmie, to bo ja zaczynałem od, i to dość długo pracowałem, tam 2-3 lata pracowałem samemu i byłem jakby takim freelancerem. To, że teraz mamy biuro, to, że mamy 14 osób, to jest wynik procesu 10-letniego. Na tamten moment no to w ogóle nie myślałem o tym, żeby zatrudniać, potem były jakieś próby zatrudnienia i no, to nie te czasy. Trochę, że po prostu firmy się od razu niektóre windują do góry. W moim przypadku to jest krok po kroku. A jak wygląda, kiedy już mówimy o tej sprawie z rekrutacjami, czyli kiedy zacząłeś zatrudniać nowe osoby, to w jaki sposób zatrudniałeś tych ludzi? Co było dla ciebie takim kluczowym elementem, żeby zbudować dobry zespół? Ponieważ to jest kluczowe do biznesu, żeby zbudować taki zespół, aby był skuteczny, efektywny, a przy okazji, żeby wspierał też te wartości, które są kluczowe w firmie. Wiesz co, to wygląda w ten sposób, że każda z osób trochę inną drogą przyszła, ale większość to jest z polecenia. Większość jest z polecenia. To niektórzy to mówią tak pejoratywnie, że o, że to każdy musi mieć gdzieś tam wtyki, żeby się zatrudnić. Te czasy też minęły. Ale kwestia tego, żeby mieć zaufanie do danej osoby, to z polecenia od danej osoby no jest znacznie łatwiej i z jednej strony pracownikowi, a z drugiej strony też pracodawcy. Dwie osoby wiem, że w firmie, jedna osoba jeszcze do dzisiaj pracuje, w sumie najdłużej w firmie, ponad 6 lat, to przyszła na praktyki, na staż i coś, co było niesamowite, to że sama zadzwoniła, sama była aktywna. I coś, co doceniam do dzisiaj, to jest to, żeby ludzie byli aktywni, żeby sami chcieli, a nie, że czekają, aż im spadnie manna z nieba. Nie? Pozostała część zespołu właściwie, jak tak sobie spojrzę, to są albo ludzie, których znałem, albo ludzie, których dostałem z polecenia. Dzisiaj, jak szukaliśmy, znaczy dzisiaj, w zeszłym roku, jak szukaliśmy do działu handlowego, to jak wstawiliśmy ogłoszenie, to tam praktycznie jakieś takie dziwne ogłoszenia, dziwne osoby się nam do nas pozgłaszały, które nie miały żadnych kompetencji w tym kierunku. A okazało się, że jak napisaliśmy na Facebooku, że potrzebujemy taką i taką osobę, to pojawiły się dwie. W bardzo krótkim okresie czasu, bo osoba, która akurat tutaj Dominika, jest lubiana, jest znana z tego, że ma dość duże zaufanie wśród swoich znajomych i wiedzą, że jak mówi, to mówi. I jak napisała na ścianie Facebooka, to w tym momencie od razu za chwilę się pojawiły osoby, a może Blanka, może Magda. I Magda do dzisiaj pracuje z nami, to i za to jestem też wdzięczny. Jakbyś mógł teraz sprecyzować te wartości, które przyświecają twojej firmie. Jakie one są? Czy takie najważniejsze wartości? Trzy? Tak. Szacunek obopólny. Druga rzecz to jest współpraca. I to na zasadzie zwycięstwa do zwycięzcy, win-win. I trzecia rzecz. Robić możliwe najlepiej. To jest profesjonalizm. Ja zdaję sobie sprawę, że profesjonalizm to jest hasło. Bardzo często mamy świetną obsługę klienta, ale to, żeby być partnerem w biznesie. Jak jest pierwsze moje hasło w ogóle w firmie, to było twój partner w biznesie. Potem zobaczyłem, że Makro ma takie hasło. Ja mówię, ściągnęli ze mnie hasło, ale nie zarejestrowałem go, więc to nie miałem praw tutaj.
I jak spojrzałem na moją pierwszą wizytówkę, to właśnie był twój partner w biznesie i to był szacunek obopólny, współpraca i ta trzecia rzecz, czyli coś, co żeby robić możliwie najlepiej. Nie jesteśmy w stanie jak roboty robić wszystkiego na 100%, ale tak jak na ile można w danym momencie, tak. Jakie są twoim zdaniem takie plusy i minusy prowadzenia własnej firmy? Co nam to daje? Jakie możliwości, a jakie kolejne takie obowiązki, które na nas spoczywają? Myślę, że tych plusów i minusów jest dość sporo i każdy spojrzy na to indywidualnie. Dla mnie największym plusem jest to, że poznaje się ludzi. Że poznaje się ludzi, dość dużo można się uczyć od tego, od nich, można się inspirować. Biznes też uczy pokory. Pokory do tego, że nie jesteśmy tacy jedyni, wspaniali, najlepsi, tylko są momenty, kiedy są trudniejsze chwile, są czasami łatwiejsze chwile i w tych trudnych momentach trzeba umieć podjąć decyzję. To jest to, jeżeli chodzi o kwestię minusów. Minusem jest na pewno to względem etatu, czy pracy od do, że pracuje się właściwie cały czas gdzieś tam w głowie. Mi trudno przychodziło to, żeby się nauczyć odpoczywać. I do dnia dzisiejszego już wiem, że jestem już w drodze do tego, żeby nauczyć się tego to robić. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze muszę się dużo nauczyć, żeby faktycznie móc regenerować się i też no to ma wpływ na inne sfery życiowe. Nie? Więc ten czas, który poświęca się, nawet jeżeli nie fizycznie nie wykonuje się kalkulacji, nie wykonuje się, nie wiem, burzy mózgów czy czegoś, czegokolwiek innego, to i tak gdzieś tam z tyłu głowy jest to jest jak trochę jak dziecko, którym trzeba się opiekować 24/7, niezależnie czy ono jest w danym momencie bezpośrednio przy nas, czy też nie. A jak sobie teraz doszedł do tego momentu, że ty odpoczywasz? Myślisz, jakieś planujesz sobie? Tak, no zacząłem sobie, mój organizm mi w pewnym momencie powiedział, wiesz co? Tak dalej nie może być, nie? Musisz zacząć odpoczywać. I też no, nie ukrywam, że bardzo pomaga mi córka, z którą jadę na wakacje właśnie już za kilka dni. I w tym momencie ona też mi pokazuje, w jaki sposób można żyć bez firmy. W jaki sposób można odciąć się od wszystkiego, co jest związane z biznesem, a wrócić właściwie do dzieciństwa. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też sobie znalazłem okresy w naszej działalności, gdzie ta potrzeba bycia i funkcjonowania jest znacznie bardziej ograniczona. Czyli na przykład jak już kończymy, są święta Bożego Narodzenia, to po świętach są jeszcze rzeczy, które można dopiąć do końca roku, ale tak do tego 6 stycznia niewiele się dzieje, w związku z czym zawsze sobie robię te 2 tygodnie takiego niemalże urlopu na 100%, czyli tam 90% sobie tylko zaglądam na skrzynkę, czy coś się dzieje faktycznie. A teraz może przejdę do tych gadżetów reklamowych. Z jakich gadżetów jesteś dumny? Jakie cię satysfakcjonują? Wiesz co? Ja lubię gadżety funkcjonalne. Funkcjonalne w takim sensie, że ktoś potem tego używa. Ktoś patrzy na to, o, to jest super i tego będę używał na co dzień. Lubię te gadżety, które sprawiają innym przyjemność. Ja patrzę na to, jak klienci czasami otwierają paczkę, coś, co wymyśliliśmy wspólnie. Mówię, o, super, to jest, mnie cieszy satysfakcja osób, które mają dostać. To jest trochę tak, jak jest Gwiazdor. Gwiazdor przychodzi na święta, nie będziemy zdradzać, czy jest, czy nie ma, nie? Przychodzi Gwiazdor i Gwiazdor się cieszy, jak widzi tą reakcję. Wow, to jest super, nie? A kurczę, skarpetki. Ale skarpetki na przykład w gadżetach reklamowych są bardzo popularne ostatnio, bo można zrobić je trochę w innym stylu niż to takie starodawne z lat 90. Jak wygląda sobie twoje życie? Jak wygląda twój dzień pracy? To byś mógł to określić?
Wiesz, to ewoluuje i tak patrząc w perspektywie tych 10 lat, to dość mocno się pozmieniało. Dzisiaj wygląda to tak, że wstaję przed 6:00, tak w skrócie. Najpierw trochę mam czasu dla siebie, po czym udaje się albo poćwiczyć, albo pewne rzeczy jeszcze po prostu posiedzieć i pomyśleć w domu. Dość dużą rzeczą, którą ostatnio odkryłem, to jest medytacja, to jest takie zatrzymanie się, bo mamy dość dużo tych bodźców takich zewnętrznych, które zasypują nasze głowy i czuję taką potrzebę, żeby po prostu się zatrzymać i po prostu pobyć. Następnie jadę do biura. Z tym, że nauczyłem się też tego, że nie muszę być każdego dnia w biurze. Jak mam spotkania, nie wiem, 2-3 spotkania z klientami na mieście, to patrzę, mówię, aha, nie no, na 3 godziny to nie ma sensu przyjechać do biura. Ale ogólnie, jeżeli jestem w biurze, to staram się być tam od 8 do 16. Zdarza mi się tak, że jestem 17 czy 18, ale to jest, raczej pilnuję tego. No i popołudnia to zależy, bo popołudnia wykorzystuję w ten sposób, żeby jak są jakieś spotkania, które mnie interesują, biznesowe, albo szkolenia, albo jakieś konferencje, to w tym momencie też się na to wybieram, bo jak nie będę się uczył, nie będę poznawał ludzi, to będę stał w miejscu, a tego absolutnie bym nie chciał. I wieczorami albo spędzam też właśnie na Toastmasters, albo spotykam się z przyjaciółmi, też chodzę na siatkówkę, staram się jakąś pasję tam i jeszcze dodatkowo muszę zaopiekować się moim psem, który jednak wymaga to 3 razy dziennie wyjścia z psem, więc na spacer, więc to jest to. I wieczorem no z takiej jakiejś staram się albo rozrywkę taką, która jest kompletnie odcięta od biznesu, albo coś, co mnie zainspiruje i mogę iść spać. Ale kogo jest w ogóle prowadzenie własnej firmy? Czy uważasz, że większość osób powinna zakładać własne działalność gospodarcze, czy to jest jednak tylko dla pewnej grupy, która ma określone cechy, umiejętności? Nie wiem. Nie wiem, wiesz co, każdy czuje to, co chce robić. Nie każdy się nadaje do tego, żeby robić określoną rzecz, w związku z czym to warto się przyjrzeć samemu sobie. Jeżeli spróbować, zawsze można. To jest tak, że ja nie przepadam za tym stwierdzeniem wielu osób, gdzie tam mówi się, że 90% firm upada i w ogóle. Faktycznie jest tak, że bardzo dużej części nie odpowiada prowadzenie firmy, bo to jest duża odpowiedzialność, to jest duży stres, duży jakby ciężar na swoich barkach i ten ciężar, ja przynajmniej na razie nie doszedłem do tego momentu, ten ciężar, on się zmienia w strukturze, ale on dalej cały czas jest. No bo jak rozrasta się firma, no to w tym momencie są inne kłopoty, wyzwania względem początków, ale cały czas jest coś do zrobienia, coś do ulepszenia. Myślę, że jak ktoś czuje, żeby spróbować, to warto. Z tym, że no niestety to nie jest tak, że w ciągu roku czy dwóch będziemy mieć Eldorado. To jest, może tak być oczywiście, bo to są, różne są historie, różne są scenariusze, z tym, że podstawową rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co chce się dawać ludziom, i druga rzecz, trzeba dużo energii pracować po prostu i wyciągać wnioski. Jeżeli coś nie wychodzi, no to w tym momencie zmieniać. A jakie czekają zatem takie największe wyzwania dla osób, które dopiero zakładają własną firmę, czyli dla osób początkujących w ciągu tego 1-2 lat, z czym będą się zmagać? Ja myślę, że pierwszym zmaganiem jest to zmaganie ze sobą, bo prowadzenie działalności wymaga dużo samodyscypliny i dużo samoorganizacji.
To jest dość, dość duże wyzwanie i szczególnie jak się pracuje w domu czy ten, to zawsze się znajdą rzeczy, które można zrobić. Zawsze się znajdą ludzie, z którymi możemy się spotkać, bo akurat możemy. I w tym momencie następuje dość mocne rozproszenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to, że to jest kwestia oczekiwań. Oczekiwania, że już za chwilę będzie super i albo muszę. No niekoniecznie to musi się stać dzisiaj, tu i teraz, za chwilę może to się wydarzyć. I trzecia rzecz jest taka, że no, przychodzi zniechęcenie w pewnym momencie i dobrze sobie wtedy odpowiedzieć, czy abstrahując od wszystkich innych rzeczy, czy my to lubimy robić i jaką część tych zajęć lubimy robić, bo to może pokazać to, kogo będziemy potrzebować jako wsparcie. Ja na przykład uwielbiam ludzi, ale jak widzę papiery, umowy i wszystkie rzeczy do analizy, no to nie jest coś, co za czym przepadam. W związku z czym wiedziałem, że muszę mieć kogoś, kto mnie w tym wesprze. Nie na pierwszym etapie, no bo na pierwszym etapie jesteśmy trochę jak robot wielofunkcyjny. No tak jest, przedsiębiorcy, to jest bardzo dużo nauki tego, żeby wiele rzeczy potrafić. I coś, za co jestem w ogóle bardzo wdzięczny za tą radę, którą otrzymałem od rodziców, że jak zakładałem działalność, to pierwsze, co mi powiedzieli, to wiesz co, ale to miej księgowego, biuro rachunkowe, zewnętrzne. Jeżeli, mimo tego, że jestem ekonomistą, to wiem, że te rzeczy, to nie jest moja mocna strona, nie jestem w stanie znać przepisów wszystkich, to oni mają sprawdzić, mają rozliczyć i zrobić to na czas. I za to jestem wdzięczny, bo to też wprowadzało porządek. Czyli można powiedzieć, że już od pierwszego dnia tak utrudniłeś jakoś tak w formie outsourcingowej, tak? Tak. Mhm. Znaczy, bo to nie były jakieś tam duże kwoty, nie wiem, pamiętam 200 zł chyba za fakturę, za miesiąc, no bo tam nie było za dużo, się nie działo, ale dzięki temu miałem poczucie to, że robię coś dobrze, mam jakiekolwiek wsparcie, nie? Właśnie to jest dla jednoosobowej działalności gospodarczej, tak? Tak. Tak. Co innego to jest, jeżeli ktoś ma pełną księgowość, to już kwoty mogą być wyższe. Tak, to prawda. No my na chwilę obecną prowadzę działalność i prowadzę dwie spółki. Prowadzą właściwie głównie gadżety reklamowe. I spółka komandytową mamy od 3 czy 4 lat. I z jednej strony wprowadziła bardzo dużo porządku, a z drugiej strony też widzimy, że to są trochę inne koszty. I też dużo więcej obowiązków z tym związane, ale jakbym miał wybierać, to faktycznie na pierwszym etapie niekoniecznie pełna księgowość, ale na kolejnych etapach warto, ponieważ to dość mocno daje obraz, szczególnie przepływu towarami. No bo jeżeli są usługi, no to też trochę inaczej to wygląda. Ja też wygląda w formie tego VAT-u, ponieważ gadżety reklamowe to jest taki proces też produkcyjny w pewien sposób. Jesteś VAT-owcem, czy warto być VAT-owcem, czy nie warto z tego punktu widzenia, przynajmniej w tej branży? To znaczy w tej branży nie ma opcji, żeby nie być VAT-owcem za bardzo, bo to jest obrót towarem, to są usługi, to jest, są pewne działalności, które powodują, że nie że można być nie VAT-owcem. Tutaj za bardzo nie ma znaczenia to, ponieważ my pracujemy firma do firmy i firmy i tak rozliczają ten VAT, i tak rozliczają. W momencie, kiedy jest się klientem indywidualnym, to w tym momencie ma to bardzo duże znaczenie, no bo można zamiast 123 zł zapłacić 100 zł. Jak się ma to trochę inaczej tam to porozliczane. Z tym, że dla firmy właściwie to by nie było realne, żeby być nie VAT-owcem. Wyobrażasz sobie, że idę do, nie wiem, mojego klienta Coca-Coli, że z rachunkiem takim wypisanym na gadżety reklamowe ręcznie, no wyglądałoby to średnio. Tak. Nie? Wręcz bardzo mało wiarygodnie.
związku z czym tutaj nie ma opcji, a dwa, że jeszcze kwestia jest tego, że coraz bardziej nastawiamy się na to, żeby też handlować z Unią Europejską i z poza Unią Europejską i tam też musi być VAT ID, musi być aktywne, żeby móc, nie wiem, na przykład sprzedawać w stawce 0% VAT-u. A jak to wygląda, jeśli chodzi o twoje zarządzanie sobą w czasie? Ponieważ mówiłeś, że samoorganizacja jest kluczem do tego, żeby dobrze prowadzić własną firmę. To ty masz jakiś taki swój zeszyt, terminarz, czy może jakieś matryce stosujesz do zarządzania sobą w czasie? Próbowałem wielu rzeczy. I coś, co właściwie zostało, to jest na pewno kalendarz Google'a, żeby mieć poukładane spotkania. Na pewno to, żeby mniej więcej sobie zrobić jakiś rytm dnia. I trzecia rzecz taka, która dość mocno ostatnio u mnie funkcjonuje, to jest to, że ja nic nie muszę. Ja mogę chcieć. I to jest tak, że to w tym momencie trochę inaczej do tego podchodzę. I tak jak kiedyś musiałem za każdym razem, czułem, miałem presję, sam sobie wrzucałem, że muszę być za każdym razem w biurze na przykład, albo muszę robić to czy tamto do tej godziny. Dzisiaj mówię sobie, ok, ja to przecież mogę zrobić zdalnie. Po spotkaniu, nie wiem, u klienta, nie wiem, albo spotkamy się na kawie. Ja mówię, właściwie to mogę tutaj popracować. Będzie efektywniej, ponieważ nie będę jechał godzinę do biura. W ciągu tej godziny jestem w stanie zrobić dużo więcej. W związku z czym, to ja sobie tu popracuję i już nie muszę wracać do konkretnego miejsca. Więc jeżeli chodzi o organizację czasu, to jest coś, co całe życie człowiek się uczy. Matryc nie wykorzystuję. Dużo na ten temat czytałem, dużo się szkoliłem. Prawdopodobnie podświadomy gdzieś tam wykorzystuję. Też coraz więcej rzeczy deleguję, co też mi pozwala na to, żeby skupić się na innych rzeczach. Z tym, że dalej jeszcze jestem na tym etapie, że wykonuję rzeczy operacyjne pod kątem kluczowych klientów, bo ja to lubię. Ja lubię współpracę z ludźmi i też w tym momencie też czuję rynek, że jednak można zrobić tak, czy tak, czy tak. Bo w momencie, kiedy już tak trochę się odchodzi, to potem można dostać argumenty, nie, ale tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da. Ja mówię, ale przepraszam, ale wiesz co, moi klienci robią to i to i to. Mówię, da się. Więc patrzę na to, żeby ta organizacja życia w ogóle była możliwie najlepsza, z tym, że u mnie się niestety to wszystko tak trochę przewija. Każdy niech znajdzie swój sposób organizacji. Niektórzy piszą każdego dnia, co po kolei mają zrobić. Ja też to niejednokrotnie stosuję. Jak mam szczególnie dużo pracy, to mam listę i patrzę, w Google też wykorzystuję, w Gmailu mam listę zadań, które muszę zrobić i patrzę na te, które jest najbardziej priorytetowe. O, z tego korzystam. A jakie jest twoje takie największe marzenie? Największe marzenie, może takie i biznesowe, i prywatne? Jeżeli chodzi o marzenia, to jest tak, że w życiu zawodowym chcę robić to, co lubię. I w jaki sposób to spełniam. I chciałbym, żeby to było takie, że zmienia czyjeś życie. Że faktycznie to zmienia świat, nawet w mikroskali, ale niech to zmienia świat na lepsze. Marzy mi się lekkość w biznesie, dużo relacji, uczciwości. Marzą mi się ludzie, z którymi chcę pracować każdego dnia i wręcz je się doładowuję. Mówię, to super, i jeszcze dodajemy wartości wspólnie, dodawanie energii. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o życie prywatne, pragnę otaczać się ludźmi i budować rodzinę w taki sposób, że z jednej strony mój dom to jest sakrum, gdzie wracam i właściwie jest to dom, gdzie jest dużo wsparcia, miłości, opieki, gdzie jest dużo rozmów, zabawy, ludzi.
i taki marzy mi się dom otwarty, gdzie ludzie mogą wpadać, przyjaciele i nie ma czegoś takiego, że muszę mieć za każdym razem wypucowane, ale bo muszę pokazać dom, tylko po to, żeby ludzie przychodzili dla tej kawy, dla relacji, dla śmiechu, dla zabawy. I to myślę, że chyba jest najważniejsze, patrząc na zarówno życie zawodowe, jak i prywatne. Badania mu pokazują to, że relacje w życiu są najistotniejsze, bo to one sprawiają, że czujemy się dobrze. Relacje ze sobą, relacje z ludźmi i relacje w biznesie. A czego chciałbyś życzyć naszym tutaj widzom? Postaw na przedsiębiorczość. Życzę wam tego, żebyście robili to, co chcieli. Życzę wam tego, żeby to życie was dużo nauczyło i wam dużo uśmiechu dało. Życzę, żeby ten biznes, który sobie wymyślicie, albo może niekoniecznie, albo praca, którą będziecie wykonywać, to żeby to było coś, co lubicie. W pracy spędzamy bardzo dużo czasu. Minimum, mówi się nam na etacie, 8 godzin. Ale nawet gdybyśmy pracowali na pół etatu, to oddajemy 4-8 godzin swojego czasu, więc warto robić to, co się lubi, a jeżeli nie jest to możliwe w tym momencie, to znaleźć w tej pracy, którą się teraz wykonuje, te rzeczy, które są dla was satysfakcjonujące. Bo szkoda każdego dnia, gdzie nie ma uśmiechu, gdzie nie ma radości życia. Wiadomo, że są trudniejsze sytuacje, są łatwiejsze dni, z tym, że te trudniejsze mogą nas dużo nauczyć, a łatwiejsze w tym momencie doceniamy tylko wtedy, kiedy mamy porównanie z tymi trudniejszymi. Podsumowując, życzę wam udanego życia, każdego dnia i życia tu i teraz, a to, co będzie później, to życie pokaże. Ja przyłączam się do życzeń. Dziękuję bardzo za ten wywiad. To jest też pierwszy wywiad, więc zobaczymy, jaki będzie odbiór. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że będzie dobry. Tak jest. Ja oczywiście zostawię też w opisie, będziecie mogli wejść na stronę firmy oraz też organizację, gdzie się Wojtek angażuje. Super, jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. Jeżeli będziecie mieli ochotę bezpośrednio, żeby skontaktować się zarówno na Facebooku, LinkedInie, na innych social mediach, czy na stronie internetowej jest telefon do mnie, dzwońcie. Chętnie spotkam się i porozmawiam. Super, i to jest właśnie postawa otwarta, przedsiębiorcza. Tak. Wiesz co, jeszcze tak na koniec. Jak ja zaczynałem biznes, to miałem mało osób, które pomagały ludziom, którzy by zaczynali dopiero biznesy. I dlatego też mam taką w pewien sposób misję, żeby ludziom, którzy zaczynają, też z przyjemnością pomogę. Na tyle, ile potrafię, bo ja nie jestem cudotwórcą, też się tego uczę, biznesu, każdego dnia. Ale jeżeli mogę dołożyć cegiełkę i komuś zmienić życie, to dlaczego nie? Zapraszam. Dobrze, ja również polecam i dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki wielkie.